Poniedziałek, 20 listopada 2023. Zapraszam Was na aktualizację. Tydzień temu byłem w ciepłym mieszkaniu w Montrealu, na wolnym, a dzisiaj, słyszycie mój głos? Jest taki dziwny. A dzisiaj jestem na break checku w British Columbia. Temperatura minus 10. Więc co się działo w tamtym tygodniu? No nic, siedziałem cały dzień w domu. Cały tydzień w domu, we wtorek poszedłem na trzeci mecz i we wtorek na meczu podczas trzeciej tercji po prostu mi ścięło. Wróciłem do domu, miałem gorączkę, w środę chorowałem, czwartek dochodziłem do siebie, a w piątek zdziwiłem się, bo podałem datę wyjazdu na czwartek, nic nie było w czwartek w sumie dobrze, bo mówię, chorowałem w środę. W czwartek dostałem wiadomość, że jest ładunek do British Columbia. Dwie zrzutki na wyspie, czyli jadę bez żadnych przystanków po drodze. No chyba, że takie dla przyjemności, tak jak teraz. Więc to jest to, co u mnie słychać. Jadę teraz do miejscowości Hope albo Chilliwack. Wykręcę pauzę 36. W środę płynę na wyspę i mam jedną zrzutkę wieczorem w środę i drugą w czwartek rano. Także no, standardowe kółko, jakie powinno być. Zobaczymy, co wymyślą dalej. Piękne widoki, ale idę odpowiedzieć na Wasze pytania do kabiny, bo jednak minus 10, a wczoraj, wyobraźcie sobie, w Medicine Hat było 15 stopni jeszcze, nie? Ale góry to góry. Dobra, według zwyczaju, przepraszam, odpowiem dzisiaj 5 pytań, które zadaliście pod aktualizacją wcześniejszą. Pytanie numer 1. Mam do Ciebie pytanie, bo widziałem Twoje ogłoszenie na Kijiji. To jest taki portal internetowy, popularny do drobnych ogłoszeń. Dałem ogłoszenie, bo że szukam pracy kierowcy, nie? Tam dałem opis i tak dalej. Tak dla jaj. Myślałem o przejściu do Prince, to kierowca pisze z okolic Montrealu, ale trochę się waham, tym bardziej, że Prince jest w trakcie budowy nowej bazy w miejscowości Franklin. To aż 50 km za Montrealem. Czy wiesz coś na temat przeprowadzki? Nie wiem nic na temat przeprowadzki. Wątpię, żeby to była przeprowadzka. To jest po prostu rozbudowa firmy i kupił drugi plac, gdzie będzie... Tam mamy klienta we Franklinie. I będzie tam prawdopodobnie zrzucało się naczepy też, nie? Ale no ja nie szukam nowej pracy, tylko tak dałem ogłoszenie na Kijiji na tym portalu i tak opisałem, jakim jestem kierowcą, ile mam doświadczenia i co bym chciał robić. Tam napisałem, że chcę jeździć Arizona, Kalifornia, też Kolumbia, po całej Ameryce ogólnie. No i dostałem odzew jakiegoś kolesia i napisał tak, że oferuje mi 300 na dzień, jazda po Montrealu albo do Ottawy. No. Oni w ogóle tych ogłoszeń nie czytają. Treści chyba. Pytanie numer 2. Zaklejasz praktycznie systemy bezpieczeństwa od jazdy, a co w razie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, jeśli byś go spowodował? A zadam pytanie odwrotnie. A co, gdybym spowodował śmiertelny wypadek i systemy by były aktywne i to one by spowodowały ten wypadek? Ja już miałem sytuację, gdy radar, właśnie na takiej nawierzchni jak ta, radar wady pomylił most, który był, nie wiem, no 4,5-5 metrów nade mną, pomylił to z jakimś ruchem z naprzeciwka i zaczął panicznie hamować, co spowodowało, że tył naczepy zaczął mi tańczyć tak, że zjechał na drugą stronę drogi i gdyby ktoś jechał z naprzeciwka, to był śmiertelny wypadek. Ja to zaklejam z tego powodu, bo ten system jest niedopracowany. Jak będzie wypadek, mam nadzieję nie spowodować żadnego wypadku, ale to też zależy, jaki wypadek. Jeżeli by nie wchodziło w rolę ten radar, to prawdopodobnie nie miałbym konsekwencji, ale ja uważam za ten system bardzo niebezpieczny zimą, bo on popełnia błędy i błędy mogą być fatalne. Ja już widziałem naczepę na drugiej stronie i mogłoby być czołowe zderzenie, gdyby ktoś jechał z naprzeciwka. Powiem Wam tak, jeśli jest wypadek, to przeważnie kierowca zawsze jest w ciemnej D. Pytanie numer 3. Co chwilę jesteś w USA. Jak z Twoim ubezpieczeniem zdrowotnym, gdybyś musiał korzystać z opieki w USA? No ja jestem ubezpieczony w Kanadzie systemem uniwersalnym, ale jak się jeździ na Stany zawodowo, no to każda firma oferuje plan, znaczy oferuje, no musi człowiek być ubezpieczony w takim przypadku. My płacimy składkę ubezpieczeniową i to są na leki, bo ubezpieczenie leków jest w Kanadzie prywatne, ale tam są
To się nazywa ubezpieczenie kolektywne. Wcześniej jeździliśmy na tak zwanym Blue Cross, czyli to było tylko ubezpieczenie dla podróży, ale jak już się firma rozrosła, to załatwili ubezpieczenie kolektywne. Ja płaczę część składki, Prince płaci część składki i tam jest właśnie też wszystko w razie przypadku zachorowania w Stanach, wypadku i tak dalej. I była taka historia, że kierowca, ale nie w Prince, w Leże, kierowca miał wypadek i był dość poważnie poturbowany, no to wtedy ubezpieczalnia wszystko pokrywa, ale też gada z ubezpieczycielem publicznym w Kanadzie i ściągali go samolotem, karetką samolotem, bo było taniej ich leczyć w Kanadzie niż w Stanach, nie? Także ubezpieczenie mamy na Stany, no bez tego ani rusz. Raz, dwa, trzy i ostatnie pytanie, takie już bardziej na luzie, pytanie w sumie najważniejsze, pytanie najważniejsze, Triss czy Yennefer w Wiedźminie? Obydwie są hot. Ciężki wybór. Taki to był typ pytań, taki to był typ aktualizacji. Teraz jest godzina 10:43, w Polsce jest 16:43, a tutaj, w tym miejscu, gdzie się znajduję, jest 7:43. Ale zanim ta aktualizacja wleci, zanim zjadę gdzieś do cywilizacji, trochę zajmie. Rafał Zazuniuk, kierowca zawodowy, dziękuję Wam za uwagę i zmierza dalej przez piękne góry skaliste. Pa!